Szkoła podstawowa imienia Jana Brzechwy w Żarowie uroczystą akademią uczciła stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęciem akademii było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Hymn wykonano dokładnie o godzinie 11:11 w ramach akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rekord dla Niepodległej. Uczniowie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, którym przypomnieli krótko historię zaborów i moment odzyskania niepodległości. Drogi bracie Czechu, czas na pożegnanie. Jakie piękne pole, tu posiejesz Boże, nic mojej decyzji odmienić nie może. Żegnaj bracie Rusie, tu się rozstaniemy, ja pojadę dalej szukać swojej ziemi. Sam pojedziesz Lechu, co na to poradzić, niechaj cię szczęśliwa droga poprowadzi. Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci wraz z nauczycielkami przemaszerowały w biało-czerwonym korowodzie pod pomnik pamięci narodowej w Żarowie. Uczniowie gimnazjum oraz starszych klas żarowskiej podstawówki również pamiętali o świętowaniu stulecia niepodległości. Podczas uroczystego apelu dyrektor placówki Helena Słowik wręczyła im nagrody za udział w konkursach historycznych oraz plastycznych. Nie zabrakło także pieśni patriotycznych, ale najważniejszym momentem było odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.